Pomorskiego, który w tym temacie niespełnionych obietnic rządu się wypowiedzą. Witam Władysława Serafina, szefa kółek i organizacji rolniczych i bardzo proszę pana posła Jarosława Rzepę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 152 dni bez przerwy, dzień i noc w Szczecinie protestują rolnicy przed siedzibą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wobec niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła w związku z polityką, jaką prowadzi KOWR, Ministerstwo Rolnictwa, jeśli chodzi o wydzierżawienie, obrót ziemią rolnym, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w Polsce, bo to Pomorze Zachodnie jest tym miejscem, gdzie tej ziemi w dzierżawie jest jeszcze najwięcej i rolnicy oczekują, że mogliby powiększać swoje gospodarstwa, domagają się tego wprost od wielu, wielu miesięcy. Ten protest fizycznie trwa od 28 lutego przed siedzibą KOWR-u, ale tak naprawdę zaczął się już w październiku 2022 roku od pierwszych protestów właśnie tam na Pomorzu Zachodnim. Szanowni Państwo, ale myślę, że najlepiej oddadzą ten nastrój rolników, co oni przeżywają, w jaki sposób są traktowani od tych wielu tygodni, którzy w każdym miesiącu, w każdym tygodniu wyjeżdżają na ulicę Szczecina, protestują przed Urzędem Wojewódzkim, w różnych miejscach, przedstawiają swoje postulaty, przyjeżdżają ze swoim sprzętem. Ale to wszystko, bardzo proszę, niech rolnicy opowiedzą, jest ze mną Adam Walterowicz, jest ze mną Paweł Toporek, niech opowiedzą, bo oni tam są fizycznie każdego dnia. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. My w Szczecinie, no niestety wychodzi na to, że mamy do czynienia z grubą aferą gruntową, ponieważ KOWR przedłuża umowę dzierżawy na przykładzie spółki Perypobabinek z obcym kapitałem, w ogóle z pominięciem zapisów ustawy, nie mając podstaw prawnych, dyrektorzy bez wymaganych upoważnień podpisują umowę, przedłużają ją kilkukrotnie, bezpodstawnie. My protestując zwracaliśmy na to uwagę, zawiadamiamy wszystkich, kogo tylko możemy. Na dzień dzisiejszy spotykamy się, że tak powiem, ze ścianą. Nikt nie chce podjąć decyzji. Dyrektor Chłumiński uważa, że jest wszystko w porządku, ponieważ wystąpił o opinię do prokuratorii. Domniemamy, że wystąpił tylko i wyłącznie o część tych aneksów, tak, która budzi najmniej kontrowersji, a te najbardziej łamiące prawo w ogóle nie zostały poddane pod analizę prawną. Nasuwa się wniosek taki, że jest to mataczenie w sprawie, tak, ponieważ poniekąd wychodzi na to, że dopuścił się przestępstwa, przykłada rękę do tej afery gruntowej i w momencie, kiedy mógłby wyjaśnić tą całą sytuację z rolnikami, występuje opinię niekompletną, kiedy ta opinia jest już w jego rękach, mówi, że jest utajniona, nawet wniosek jest utajniony, poproszony o to, żeby zwrócił się z wnioskiem o odtajnienie tej opinii, zdenerwowany, kończy z nami rozmowy, nazywając nas zwykłymi chuliganami, którzy szukają tylko i wyłącznie zadymy. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, żeby spotkać się ze stroną rządową. Jutro mamy się spotkać z ministrem Telusem. Być może będziemy wiedzieli coś na temat tego wniosku, ponieważ minister Telus złożył wniosek do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w tej sprawie. Być może coś będziemy wiedzieli. Też złożył wniosek do prokuratorii, żeby zbadała całość tej dzierżawy. Mamy nadzieję, że będąc tutaj w Warszawie czegoś więcej się dowiemy i być może uda nam się przywrócić stan prawny, no i zakończyć protest, bo nie zależy nam na protestowaniu. My chcemy, żeby prawo było w Polsce respektowane. Ale może teraz. Dzień dobry Państwu, Wojciech Adam, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Tak jak kolega wcześniej powiedział, jesteśmy w sporze, można powiedzieć, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Dotyczy ten spór rozdysponowania gruntów po spółkach, które po 20 latach kończących się umów dzierżaw, naszym zdaniem i zgodnie z polską konstytucją, powinny być zagospodarowane przez gospodarstwa rodzinne. Tak mówi konstytucja, tak mówi prawo. KOWR tego wszystkiego nie respektuje, próbuje naginać prawo, można powiedzieć, jechać po bandzie i próbuje dalej przedłużać umowy dzierżawy, gdzie naszym zdaniem te grunty, które się teraz dzierżawy kończą, powinny wrócić do gospodarstw rodzinnych. Naszym celem nie jest tylko i wyłącznie, tak jak tu w pewnym momencie dyrektor Chłumiński
dyrektor generalny KOWR-u powiedział, że naszym celem jest uprawianie polityki, czy uprawianie jakiejś tam turystyki, jeżdżenia ciągnikami po mieście. To nie jest naszym. Naszym zdaniem jest załatwienie sprawy w ten sposób, żebyśmy my jako rolnicy i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kółka Rolnicza i Solidarność byli stroną w rozesłaniu gruntów. Urzędnicy będący, pracujący w KOWR-ze powinni zasięgać naszej opinii i te grunty powinny być wygospodarowane dla naszych rolników. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym zjawiskiem mającym znamiona korupcyjne, gdyż nie kto inny jak Solidarność, na której czele stał również minister Telus, będąc działaczem związkowym, zapewniała, że ziemia trafi do polskich rąk, do polskich rolników. Po 20 latach od czasów rządów czy Platformy, czy Lewicy z PSL-em te dzierżawy się kończą i tutaj nie wykazuje żadnej aktywności PiS, wręcz odwrotnie skonstruował przepisy, w wyniku których związki są wyalienowane z opiniowania przekazywania ziemi rolnikom na powiększenie gospodarstw rodzinnych i po cichu KOWR uwłaszcza po raz kolejny spółki z obcym kapitałem i jest to wielkie oszustwo narodowe dokonywane przez PiS, a podczas jednocześnie tego oszustwa minister Telus modli się w Radomiu i zapowiada, że ani pięci ziemi nie odda, a za plecami handluje polską ziemią jego agenda, jaką jest KOWR, która w arbitralny sposób wykorzystuje przepis